prostu Akai CS34D. To prawdopodobnie pochodzi z roku 76, 7 lub 8. Statypowy top loader. Tu wkładamy taśmę. I nie działa. Nie działa, bo jest problem z mechanizmem. Ciekawe, dlaczego ktoś tak poobcinał tę wtyczkę. Nie róbcie tego. Lepiej wymienić przewód na inną wtyczkę, zamontować gniazdo sieciowe, tak zwaną ósemkę, aniżeli grzebać z przewodem sieciowym i obcinać boki. To jest niebezpieczne dla zdrowia. Przy wyjmowaniu wtyczki możecie tutaj dotknąć przewodu fazowego i zostać porażeni prądem. Jest pewien polski magnetofon, z którym kojarzy mi się Akai 34, ten CS34D. Jest to polski magnetofon M536 SD Finezja. On tam była w 4 czy 5 wersjach. Ale powiem Wam, że ta Finezja nie wygląda tak szlachetnie jak to Akai. I też widać pasmo przenoszenia dla taśmy chromowej, tutaj jest podane, nie dla żelazowej, jest od 40 Hz do 12,5 kHz, podczas gdy Akai może się pochwalić tym pasem od 40 Hz do 15 kHz. Tak ta Finezja wygląda. Przyznam szczerze, że bardziej mi przypadło do gustu wygląd Akai. Zobaczmy. O, VU meter się wychylił. Nie wiem dlaczego. Już nie chcę podłączać tutaj wzmacniacza, ale mogę podłączyć sobie na przykład oscyloskop i sprawdzić, co ma na wyjściu. Mamy 100 mV na wyjściu. Włączam play. Jakiś szum tylko. Hałas. O częstotliwości 50 Hz, to wie. Miałem rację. To jest 50 Hz. Może być problem z zasilaczem w tym urządzeniu, bo po prostu ono ma taki hałas. Ale odtwarza. Niestety ze słabą jakością. Tutaj mamy licznik, który się nie porusza i on może nam po prostu wyłączać tą taśmę. Może w ten sposób działać autostop, ale sprawdźmy sobie po zdjęciu górnego panelu, jak to wygląda. Magiczne płyny to jest chyba zmora dzisiejszego czasu. Zdjąłem panel górny i widzę, że tutaj w tym miejscu jest jakaś ciecz. Tutaj też się rozmazało. Nie wiem co to. Tutaj też jest jakaś ciecz. No. Nie wiem. Tak jak mówiłem, nie ma paska. Albo jest. Nie, nie ma. Dlatego się nam ten autostop aktywuje. Zacząłem kręcić tym kółkiem. No i się nie wyłącza. Przestałem. I autostop zaczął działać. Tu prawdopodobnie jest jakiś element autostopu. Widzę, że będzie trzeba przykleić ten element tutaj. Zobaczcie tam na dole, jak wygląda potencjometr. Po prostu wyleciała płytka. Tu na dole wyleciała płytka z warstwą oporową i suwak mi się chowa. Ta płytka chodzi lepiej. Od dołu widok, jak widać, brakuje dwóch śrubek. No niestety to się zdarza i zadrapany jest numer seryjny. Tą pokrywę można już odłożyć na bok. I tak wygląda magnetofon. Paski niestety nie są w najlepszej kondycji. Paski trzeba pomierzyć. Tam leży wtyczka. No i tutaj też jakiś element na pasku, totalnie luźnym. To pewnie ten autostop jakiś tam magiczny jest.
Muszę się zaznajomić trochę z tymi układami, żeby nie popełnić błędu przy montażu. Ale jak widzicie, napęd jest dosyć ciekawy. Jest to top loader. Dużo pasków przekazujących napęd na różne elementy tego magnetofonu. Dlaczego tak? Nie wiem. Sobie później obejrzymy to. Niestety znak czasu. Zatem ten kurz tutaj w środku to też jest efekt czasu. Przełączniki też pewnie do czyszczenia. Niepokoi mnie ten wskaźnik. Nie wiem, co mu się stało, że nie chce wrócić do pozycji początkowej. No cóż, będzie trzeba go rozebrać i sprawdzić układ elektromagnetyczny. Jeżeli chodzi o ustrój, ustrój jest poprawnie zmontowany. Nie ma przerwy tej sprężynki, która powinna odchylać wskazówkę do pozycji 0. Ta sprężynka jest cała, podlutowana i do wskaźnika, i do tego tutaj elementu. Myślę, że raczej opory ruchu już w tym wskaźniku spowodowały to, że on się nie chce wychylać poprawnie. Nie chce wracać. Z pewnym trudem, ale udało się je tam ustawić. Teraz ze swobodą się poruszają, nawet jak się puknie w nie. No niestety potencjometry są do wyczyszczenia. One są już tak skorodowane, że nawet nie wiem, czy one łączą. Co mogło się właśnie objawiać takim dziwnym dźwiękiem. To jest mocno skorodowane, ale zaraz sprawdzę, czy się da oczyścić. No i to jest to, co wam mówiłem przed chwilą, że ten potencjometr tam się zepsuł. Ta płytka dolna odleciała. Tutaj znowu jakaś zguba. Chciałem zasilacz obejrzeć. Niestety nie można tego tutaj odkręcić z tych dwóch śrub. Bo tutaj mamy stabilizatory jakieś. Trzeba cały ten radiatorek aluminiowy odkręcić, żeby tam się przyjrzeć temu. Zasilacz jest prosty, ale niestety będzie trzeba wyczyścić ten klej. Ok. To tam jest coś do zrobienia. Tu mam jakieś styki. One po prostu w momencie uruchomienia play załączają nam jakieś napięcie. No, czyli coraz więcej rzeczy tutaj wiemy. Jakiś styk na zwykłym przełączniku. Dobrze, może pierwsze co zrobię, to po prostu zajmę się tym. Mam nadzieję, że ta płytka tutaj nie jest pęknięta. Bo będą duże problemy, żeby kupić taki potencjometr. Będzie trzeba składać z czegoś. Na całe szczęście ta warstwa oporowa nie jest pęknięta. Co prawda odeszła, ona trochę naciągnęła się. Z tym sobie jakoś poradzę. Natomiast trzeba oczywiście ten potencjometr całkowicie wyczyścić. I go potem przesmarować i złożyć poprawnie. A jeszcze nie wyczyściłem do końca. Drugi potencjometr ma tak samo wygiętą ścieżkę oporową. Widać, nie widać. Nazywa się to Noble. 50 kΩ A. I co ciekawe, tutaj jest ta osłona pęknięta. Tego oczywiście się nie da niczym skleić. Mam nadzieję, że się nie będzie haczyło. Oba potencjometry zrobione, wyczyszczone. Na razie ich nie mocuję, nie sobie tam leżą. Muszę się dobrać do tych przełączników tutaj, które widzę. W ogóle wszystkie stykowe elementy muszę wyczyścić, bo to, co mnie przekonało tutaj w środku, to pewnie będzie także tutaj. I innych elementach stykowych. Potem zmierzę paski. Ale nie zmierzę na zasadzie, że po prostu zdejmę, tylko tu założę sznurek i na sztywno sobie zmierzę, ile ten pasek powinien mieć. No i następna niespodzianka, gniazdo, które tutaj jest z tyłu, jest całkowicie luźne, bo tylko jedna śruba to trzyma. Dobrze jest sobie zrobić zdjęcia takich gniazdek, czasem je poznaczać. Co prawda tam widzicie, no, znalazłem schemat. Instrukcję serwisową, ale czasem dobrze jest zrobić zdjęcie. Niestety przewody od głowic trzeba odlutować, żeby wyjąć płytkę, więc dobrze sobie oznaczyć, gdzie jaki przewód przechodzi i zrobić dodatkowo zdjęcie.
bardzo miły gest ze strony AKI, że tutaj zamocowali listwę do silnika, że można cały mechanizm rozebrać, wyjmując go z tego chassis, bo właśnie to teraz robię, żeby mieć dostęp do pasków i generalnie do wyczyszczenia tego mechanizmu, on jest strasznie zabrudzony. Więc to mi się podoba. Trzeba tylko zrobić zdjęcie, oznaczyć sobie przewody, który jest gdzie. To oczywiście okleję taśmą, taką papierową malarską, na której napiszę sobie silnik, żeby potem nie błądzić i nie szukać przewodu. Tutaj mam niestety przewody, które muszę odlutować. Dlatego skleję sobie tą wiązkę i na tej płytce drukowanej po prostu popisuję, gdzie jakie przewody idą. Mam oddzieloną mechanikę od elektroniki. To trzeba tylko jeszcze pozdejmować takie właśnie tutaj drobiazgi. Można się zająć wtedy za, ale tłuste, za wyczyszczenie tego. Nie widać tej głowicy, a to potem zobaczymy, jak zdejmiemy to. W każdym razie mechanizm jak zwykle pływa w oleju, a to ja już się do tego przyzwyczaiłem, że bardzo dużo serwisantów najlepszym sposobem na wyczyszczenie mechanizmu, jak nie pracuje, uznaje zalewanie go olejem. Ok, now Golum is free, więc możemy go wyczyścić, ale to odłożę. Wpierw zajmę się elektroniką, bo jest to łatwiejsze. I tak mamy piątek, prawie noc, więc myślę, że przez sobotę, niedzielę znajdę jakieś tam paski, zamówię w poniedziałek i w środę, czwartek do mnie dojdą. Niestety będzie to kosztowna zabawa, bo tych pasków jest dosyć dużo. A paseczek 1-10 zł, nie wiem naprawdę skąd się biorą te ceny, no ale ten kto sprzedaje, ten dyktuje warunki. Jeżeli coś chcę naprawić, to niestety muszę zapłacić. Ok. Rozebrałem sobie pierwszy przyłącznik. Ja nie pamiętam nawet do czego. Także czyścimy. Gdyby kogoś nurtowało pytanie, dlaczego przyłączniki pierwsze, z reguły urządzenie, które ma problemy z działaniem, po ich wyczyszczeniu wraca do normy. Nie czeszczy, wskaźniki działają poprawnie, znowu ostrość nie ma, no co za aparat. Kanały równomiernie pracują, także to jest podstawa, od tego zaczynamy. Gdy to będziemy mieli sprawne, możemy szukać dalszych usterek. To są te przyłączniki od funkcji typu limiter, dolby i rodzaj taśmy. Tam jest jeszcze jeden do rozebrania. Tutaj teraz do wysuszenia i zabezpieczenia wazeliną techniczną. Wyciąganie tego tutaj jest bardzo proste. To jest zapadka. Wystarczy tą zapadkę nacisnąć i pociągnąć blaszkę. Gniazda zrobione, zabezpieczone. Przy okazji wytarłem kurz, który tutaj był. Także jest ok. Tak wygląda ten mikroswitch w środku. Tutaj mamy blaszkę, która nam dociska ten popychacz. Jak widzicie, do środku przeskakuje nam blaszka. Nie wiem, czy widać to na tej perspektywie, ale tu mamy bardzo dużo zabrudzeń. Także nawet tutaj mamy jakieś zabrudzenia. No, lata pracy i stąd taki mikroswitch należy zanurzyć w jakiejś cieczy czyszczącej. Łącznik sieciowy wygląda mi na Alpsa. Trzeba go rozebrać, żeby sprawdzić, jak tam styki się mają. Ale dobrze. Nie jest źle, prawda? Trzeba to tylko tutaj przesmarować. I będzie ok. Blaszki świetnie zabezpieczone, ale zobaczmy styki. Troszeczkę poczernione, więc nie ma problemu. Tam w głębi też jest troszeczkę poczerniony. W związku z czym to i to do wyczyszczenia i tamto. I oczywiście przesmarować. Styki tutaj nie są srebrzone, a rodowane. Także to jest inna substancja. Dobrze, że nie użyłem argentum, bo to delikatnie przetarłem szmatką i już jest czyste.
No styki wewnątrz tego przełącznika nie są takie straszne, ale tutaj pamiętajcie o tej sprężynce, ona lubi wyskakiwać, a jest umieszczona w tym właśnie elemencie, tutaj jest łożysko do tej sprężyny. No i przy demontażu lubi uciekać. No jeden już zrobiony, sprężynka nie uciekła, z czego jestem zadowolony, czeka mnie drugi. I tak została mi sprężyna do włożenia. Przyglądam się, jak to jest zrobione. I tutaj za pomocą śrubokrętu, który wkładam w sprężynę, oczywiście zabezpieczam sobie palcem, bo ona lubi sobie wyskakiwać. Staram się to upchnąć. I elegancko. Pamiętajcie, zgubicie sprężynkę, nie naprawicie tego. A lubią sobie skakać po całym warsztacie. Wszystkie styki są zrobione. Widzicie, tutaj jest taki transformatorek. Pewnie się dziwicie do czego. To jest transformator słuchawkowy. Mam wyłączony komputer, więc wam tego nie pokażę na schemacie, ale tutaj słuchawki są zasilane z uzwojenia wtórnego transformatora. Dobrze, trzeba zrobić małą przerwę, bo która to już jest godzina. No, pora zrobić sobie obiad. Więc resztę sprawdzenia elektroniki będę robił niebawem. Na razie cieszę się, że skończyłem ze stykami. Dużo kondensatorów tutaj jest i słabe brzmienie tego magnetofonu może wypływać z utraty pojemności tych kondensatorów. Trzeba jeszcze prześledzić sobie schemat. No i jak na schemacie wszystko prześledzimy, porównamy wartości, zabierzemy się na końcu za te potencjometry montażowe. Mogę jeszcze tutaj teraz, o widzicie, kontakt PR. Można sobie teraz właśnie prysnąć te potencjometry tym kontaktem, trochę delikatnie, najlepiej pędzlem to nanieść. I jak to się przegryzie, wymontować potencjometr i go wyczyścić. Tutaj właśnie dopuszczam takie działanie. I tak w trakcie tej przerwy obiadowej ktoś mi dowiózł urządzenie. Było już u mnie na kanale, więc nie będę pokazywał, o co chodzi. Ale z opisu użytkownika wynika, że tutaj laser strzelił. Niestety. Widzicie? Miałem tutaj przed południem, znaczy w sumie nie przed południem, tylko coś koło 15. Spryskałem to kontaktem PR. No jest w tej chwili godzina 19. Ciemno na dworze. I co? I kontakt PR nie poradził sobie z osadem. Czyli generalnie trzeba to zrobić inną metodą. Ten potencjometr montażowy wymontowałem, żeby zobaczyć, jak wygląda druga strona. No czarna była, teraz trochę wyczyściłem to. Generalnie nie regulujcie tych potencjometrów, jak wyjmiecie sobie je z płytki drukowanej. Ewentualnie, jak już macie zamiar ruszyć, to zróbcie sobie znacznik. Tak jak tutaj widzicie, jest taka kreska. I gdybyście ruszyli potencjometrem, no to wtedy możecie wrócić do tej samej nastawy, bo inaczej nie połapiecie się z nastawami magnetofonu. Oczywiście też można użyć notatnika i zanotować wartość nastawy zmierzonej omamierzem. No i nie odbyło się bez jednego kraszu. Niestety się rozleciał. 20 kilo. Z kondensatorami to tutaj jest taki problem, że płytka jest niepoznaczana, więc trzeba każdy z kondensatorów przebadać, gdzie ma minus, a gdzie ma plus. Także albo sobie pooznaczać to, albo nie wiem, wyjmować po jednym, zwracać uwagę, gdzie jest minus, patrzeć na drugi kanał. 220 na 16 V. Idealna kondycja. 211 mikro, 0,29. No ten ESR. Można by się przyczepić do tego ESR-u. Jest prawie na granicy, ale można zostawić. Raczej jest dobra kondycja. Jest 21:37, więc sprawdzam jeszcze jeden kondensator i po prostu opuszczam to pomieszczenie. 14,90, a co to jest? To jest 10 mikro. Trochę za duża pojemność. Człowiek by siedział i siedział. Koniec.
No i możemy działać. Jest 11.12 w południe. W związku z czym przygotowałem schematy tej płytki drukowanej. Jest powiększony dwa razy, więc bardzo dobrze, bo przynajmniej druk czytelny. Schemat. Trochę kondensatorów w tym pudełku. No i do dzieła. Powolutku będziemy się bawić. Bardzo fajnie, że jest ten schemat, bo są przewody, które mi się tam gdzieś poodrywały, to będę mógł na podstawie tego opisu te przewody podolutowywać. Drugi z 10 mikro, one są tutaj. To jest C8 i z drugiej strony tak samo. Niestety to jest ten C8 tutaj w emiterze tego tranzystora drugiego. 10 mikro, ten w kółku ołówkiem zaznaczony. Trzeba wymienić w obu kanałach to samo. Z kolei inny mi 1 mikro na te 50 V SR ma w porządku, ale niestety zawyżoną pojemność. Już mi się nie chce szukać naprawdę, który to jest kondensator, no ale trzeba wymienić. Po prostu myślę, że te kondensatory zwyczajnie z powodu swoich lat, a mówię, mają 45 lat, mogą być wadliwe. No i ładna jesień się zrobiła. No jesień jesienią, ale trzeba dalej pracować. Załączyć lutownicę i przystąpić do dalszej wymiany tych kondensatorów. Zastanawiam mnie, czemu tutaj jest kondensator bipolarny C39 w środku kadru. Mógłby być spokojnie wrzucony tutaj kondensator foliowy. Ale niestety jest taki. No, zastanawiam mnie, czemu oni tak to zrobili. W środku kadru widzicie C32 100 nano na 25 V. I to jest właśnie ten kondensator. Nie wiem, dlaczego tu jest elektrolit. Nie żeby były same zawyżone pojemności. I to jest C36. Ten kondensator odfiltrowywuje nam napięcie polaryzacji tego tranzystora, ale jego pojemność ma także wpływ na pasmo przenoszenia tego tranzystora. No i mam teraz zagadkę. 47 mikro. To jest ten kondensator C26, tutaj 10 mikro. I tutaj mam kondensator C26, tu 10 mikro. I nie wiem, bo tego kondensatora ja tutaj nie wymieniałem. Jak widzicie, te, które ja wymieniłem, nie mają kropek, ani czerwonych, ani czarnych. Być może zostały wymienione one później. Nie wiem, czy wadliwie działał dolby. Chyba wrócę do oryginalnego schematu. I dam tutaj 10 mikro. I tak jakby ten kondensator był kiedyś wymieniany. Bo to jest właśnie ten zamieniony. Nie wiem, czy to było zrobione celowo. Widzicie, tutaj to jest ten lód. Niewyczyszczony, to jest oryginalny lód. To jest natomiast lód zrobiony w jakimś tam czasie później. To są moje luty. Czyli, a ja takich kondensatorów nie mam. Czyli ktoś to musiał zamienić. Nie, ja stanowczo nie mam takich kondensatorów. Są tutaj dwa. I tak propos, jak widzicie, miałem mówić o tym wcześniej. Te dziurki, to jest wersja dla magnetofonu CS34, bo na tym samym druku robiony jest CS34D oraz CS34. Tam się różni drobiazgami, ale jednak. Dobra, kondensator jest nieznany mi pochodzenia, więc damy tu 10 mikro zgodnie ze schematem. Mam posprawdzane wszystkie kondensatory. Kilka z nich zostało na tej płytce. Tu na zasilaczu. Zasilaczu z tego względu, że widzieliście, że był przydźwięk mały. Mam zamiar wymienić kondensatory 470 mikro na 35 V na 1000. A tutaj da 470 mikro. Jak policzyłem, będzie dobrze.
A dlaczego takie kondensatory tutaj zastosowano? No spójrzcie na wymiary. A dzisiaj te kondensatory w takich wymiarach mają większe pojemności. Zasilacz. Wygląda to super. No i znowu ostrość. O, to jest dobrze. To jest ten kondensator na wyjściu. Ale mamy przydźwięk. Więc damy trochę większe kondensatory i zmostkujemy je, zbocznikujemy kondensatorami 100 nano. Z te 100 nano przydałoby się wstawić od tej strony, zaraz zobaczę jak mi to wyjdzie. Można też zbocznikować każdą z diod kondensatorem 22 nano. Znalazłem rysunek, jak tutaj są te diody rozmieszczone. Zrobiłem kondensatorem 100 nano mostki, ale tylko do blokowania tych diod, które mają napięcie zasilania 19 V na cały układ elektroniczny, natomiast tutaj do silnika już tego nie robiłem. Myślę, że powinno to trochę poprawić ten szum przy dźwięku, który tam widzieliście na początku na oscyloskopie. Z zasilacza wychodzi przewód numer 7 i przewód numer 8. Ten jest czarny, ten jest czerwony. No i tutaj mamy czarny, tu mamy czerwony. On sobie idzie tutaj. Więc w tym miejscu warto przylutować też kondensator 100 nano, żeby eliminować to, co zbiera ten przewód i sieje po zasilaniu. Jak widzicie, poziom tych kondensatorów jest niżej niż łapa mocująca. Tak radiator będzie mocowany z tej strony. Tak to wygląda z tej strony. Kondensatory są wyższej jakości do tego zasilacza o niskim serze. Dobra, mam nadzieję, że tutaj niczego nie mam Mam nadzieję, a jednak się urwało. Po prostu nie mam siły lutować non stop tych przewodzików. Co chwilę się któryś tam urwie. Ruszanie on z tą płytką oczywiście. Tu mamy zabezpieczenie przed zbieraniem śmieci. No, miejmy nadzieję, że wszystko jest dobrze. Umyć płytkę trzeba, przylutować te urwane przewody i można się zabrać za mechanikę. Taką radę wam dam, że przed składaniem wszystkiego sprawdźcie, czy się nie obłamały jakieś przewodziki dookoła tego głównego przewodu zasilającego. W razie jakby co, po prostu utnijcie i poprawcie. Przyznaję, że to było męczące. Dwa dni spędziłem na robocie. Dwa dni, może nie pełne 8 godzin, ale było tam trochę tego czasu. W piątek zacząłem, ze 2 godziny pracowałem, albo 3, nawet nie pamiętam. W sobotę dosyć długo pracowałem nad tym. I co? Wyczyszczone styki, wymienione kondensatory. Przegląd wymienięte. Poczyszczone. Teraz trzeba poczekać tutaj na nowe żarówki, bo te nie świecą. Chyba ta świeci. Muszę jeszcze kupić jakąś wtyczkę albo po prostu płaską najlepiej by było, bo tutaj nie mamy przewodu ochronnego, więc albo uciąć i wymienić, albo po prostu cały przewód dać nowy. Wspomniałem o tej płytce z bezpiecznikami. Ktoś próbował wkręcić śrubę i po prostu spiłował cały gwint na końcu. Próbował wkręcić to w tę blaszkę. A ta blaszka po prostu umocowana jest na blachu wkręty. Przykręcone. Nikt tego nie ruszy, bo to specjalna śruba amerykański. To zmiar specjalnie wybrałem. I bezpieczniki przykręcone. I teraz mamy zachowane bezpieczeństwo przeciwporażeniowe. Mierzę sobie teraz paski. Ten ma 10, ten tutaj. Pewnie będzie 10,2. Sznurkiem zmierzyłem. Zobaczymy, czy bez naciągu go założę. O, trochę jest naciągnięty. Możemy zmniejszyć to.
Okej, około 10 cm. Na pewno ciaśniejszy będzie trzeba kupić tutaj pasek, bo ten ma luz. Pasek może się ugiąć tyle. Dobra, mam jeden pasek. A tak przy okazji zobaczcie. To jest kupiona niedawno suwmiarka. Ta suwmiarka ma 50 lat. Kupiłem nową, ponieważ tu mi się złamało to. I zobaczcie jakość wykonania tej suwmiarki. A tej. Weźcie pod uwagę, że ta jest trochę zużyta. No po prostu narzędzia dzisiaj robione są poniżej krytyki. Ta jest nowa. I nie była tania. Żałuję, że kupiłem. Nie zwróciłem uwagi, bo była w opakowaniu. Dobrze, teraz to jest jeden z pasków. Teraz możemy zająć się innym paskiem, mianowicie tym. To sobie to zluzujemy. Zluzujemy sobie. Weźmiemy sznurek. Przetkamy tam przez koło zamachowe. I tak, to nie jest żaden kapstan czy kabestan, jak to pan Adam na swoim filmie próbował udowodnić widzom, gdy zwrócili mu uwagę. To jest koło zamachowe, bezwładnościowe koło. I kapstan z angielskiego nie tłumaczymy na kabestan, mimo że słownik tak mówi, bo kabestan to jest przyrząd do wypuszczania liny lub łańcucha. Także okrągły. I na pewno nie jest to kabestan, bo kabestan to jest urządzenie marynarskie. Także, o. Mam nadzieję, że mi się nie popuści. Także mówicie albo kapstan z angielskiego, albo koło zamachowe. Koło bezwładnościowe. Dobrze, mam. Teraz muszę sobie tu poluzować, żeby wyciągnąć pasek i go zmierzyć. Tą techniką, którą wam pokazywałem już, i zapisać. Ten cały układ stopu trzyma się na kilku śrubach. Spróbuję to odkręcić i zobaczymy, czy uwolni mi się pasek. Chociaż najpierw bym musiał założyć sznurek. Mechanizm autostopu nigdy nie był odkręcany. Piękny mechanizm. Aluminiowe kółka. Tylko do przemycia. Ta guma tutaj w eleganckim stanie. Ten idler też. To tylko ten pasek jest tutaj zepsuty. On jest generalnie do wywalenia już. No i tak jak widzę, ja tu nawet nie będę musiał tego mechanizmu rozbierać. Do czyszczenia pędzlem dojdę z góry. Nie mam tutaj akurat jakiegoś problemu. Widzę, że głowica jest nieco zużyta troszkę. Tam się załamuje światło na jej powierzchni. Ale nie jest to zużycie na tyle duże, żeby ją wymieniać. Chociaż może, kto to wie. Teraz tak, tutaj mam rolkę dociskową, ona też jest w dobrej kondycji. No, tak czy siak tego nie zobaczę, bo nie pokażę wam, bo to jest niemożliwe. W tym oświetleniu i pod tym kątem. Musiałbym wyjąć tą kieszeń tutaj. A jak ją wyjąć? Tutaj jest jedna śruba, tu druga śruba, tu trzecia. Chyba tylko trzy śruby. Jedna, druga, trzecia. No to mamy wgląd w całość. Jak widzicie, powierzchnia tego kółka niestety kwalifikuje je do wymiany. Głowica. Jak widzicie, tutaj w tym zakresie jest użyta. Obserwujcie załamanie się światła. I głowica kasująca jest ok. To tam jeszcze da się używać.
Instrukcja coś podawała, że impedancja cewki, czy rezystancja cewki to 100 ohmów. Nie ma określonego jakiegoś tam innego parametru jak indukcyjność, tylko rezystancja cewki. No, tutaj jest do czyszczenia wszystko. A ja muszę się zastanowić, jak uwolnić ten pasek. Tutaj mam... Myślę, że to będzie jednak trzeba rozwiązać z drugiej strony, ale tak naprawdę podziwiam, jest świetnie, świetny ten mechanizm. To się trochę zacina, trzeba go przemyć. Nic nie jest pogięte. To jest wszystko w idealnym stanie, ma 45 lat. Solidne. Zawiązałem sznurek i mogę zdjąć te zapieczętowane kółeczko. Ono jest kółkiem odbierakowym. Robię całą renowację. Wezmę to wszystko, pozdejmuję i wymyję. Ładnie wyczyszczę. W końcu zasługuje to urządzenie na to, żeby być tak potraktowane. Widzicie? Błyszczące w środku coś. Także mam paski, to są ich, że tak powiem, nie średnice, to są ich długości złożone na pół. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może poanotować w centymetrach wszystko. I to jest kółko dociskowe. Takie samo to kółko jest jak w magnetofonie Neura. Tak myślę. Coś mi się tak kojarzy. No i tak z tych pomiarów mamy takie paski. Pasek licznika średnica 80 mm, 1 na 1 przekrój. Pasek koła zamachowego 93 mm średnicy i przekrój 1,4 na 1,4. Pasek redukcyjny tam 62 mm z tym samym przekrojem. Pasek licznika 40 z tym samym przekrojem. I pasek autostopu 50 mm średnicy 1 na 1. Oczywiście wszystkie kwadraty. A tak mniej więcej powinny mieć wymiary kółko Pinch Laurel, to się nazywa, to jest kółko dociskowe. No, te śruby były wybitnie podkręcane. W ogóle nie trzasnęły. No, całe klawisze wyjechały. No to pokażę wam, jak sobie. Tak to wygląda. Tak te klawisze chodzą. Dobrze, tutaj mamy przewody od głowicy. Chciałbym wiedzieć, co to jest za typ głowicy, ale na pewno się nie dowiem. Zwróćcie uwagę, że głowica jest inaczej mocowana niż we frontladerach. Myślę, że będzie można żyć z taką powierzchnią głowicy. Wiem tylko, że ma 100 ohmów. Szary przewód. Ponoć. No dalej, pomyśl się tutaj. Do domu chcę już iść. 91 ohmów. Czyli jest tam coś sprawne, a to pewnie będzie na tych dwóch. 6 ohmów. A względem masy, oczywiście względem ekranu na pewno nie będzie przejścia. Więc tak, mamy sprawną głowicę. Jak mówię, tutaj troszeczkę jest, haczy się. To jest drewno, więc się nie przejmujcie, nie uszkodzi tej powierzchni głowicy. Tutaj też tak się haczy. Nie wiem, czy ona tak była wykonana, czy...
Po prostu jest tak starta. No, ale ma 45 lat, więc może być starta. Przez taśmę, która tutaj pracuje. I teraz tak, tutaj mamy gładką powierzchnię. Może... No, problem jest, nie? Głowica tego typu na pewno nie będzie mi pasowała tutaj. Niestety. Mogę sobie robić co chcę, ale i tak nie będzie mi pasowała pod względem wysokości. No i też podejrzewam, że ma inne parametry, także prawdopodobnie tej głowicy tu już zostawię. Zrobiłem sobie zdjęcia. Jeszcze chcę po prostu wyjąć ten Pincher Laurel tutaj i pomierzyć go dokładnie. Zobaczyć, czy takie same części nie kupowałem do Kenwooda. To przy okazji to jeszcze przeczyszczę. No, pół godziny mogę tu posiedzieć. Wózek z głowicą zdjęty. Tyle zabezpieczeń trzeba było poluzować. I to dźwignię od pauzy odłożyć na bok. Teraz po kolei mogę sobie pozdejmować każdy z tych elementów i od razu go wyczyścić. Prace postępują. Każdy z elementów, który demontuję, po prostu wyczyszczę szmatką i przesmaruję na nowo. Chociaż nie jestem przekonany, czy to powinno być smarowane, ale widzę, że tutaj były elementy posmarowane, to smaruję od nowa. Przeglądam instrukcję pod kątem smarowania. Jak wiecie, nie byłem pewien, czy mi się to smarowanie tam wydaje właściwe, ale tak patrzę. Dismounting of unit. Arrangement of principal parts, czyli ułożenie najbardziej istotnych elementów w magnetofonie. Mechanism adjustments, czyli ustawienie mechanizmu. I tu szukałem, patrzę, no niestety ani słowa na temat smarowania. No z przykrością stwierdzam, że jedna z zawleczek się rozleciała, pękła. Upłynęły dwa dni i niestety nie pamiętam już, jak to należy złożyć. Całe szczęście PC jest i można się tym zająć. Co do tej zawleczki, zamówiłem, akurat nie miałem 3 mm, więc zamówiłem sobie na Allegro. A no właśnie to jest to, że pójdę do sklepu, chcę kupić zawleczkę 3 mm, nie ma, są 5 mm. No i co zrobić? Tutaj jest stare kółko, wybiłem ze środka ośkę, założyłem do nowego kółka, dokładnie do tej bieżni. W środku był plastik, jak go wywaliłem, bo jednak lepszy jest ten mosiężny, mosiężna oś. I założyłem dzieci po dzieciach, tak jak ten mechanizm. Tak się zastanawiałem, czy te sigery tutaj były, bo tam patrzę na rysunek. Na rysunku nie za bardzo widać, ale całe szczęście porobiłem sobie zdjęcia i w obu miejscach są te sigery. To jest popychacz od autostopu i generalnie on nie powinien tak wolno chodzić, więc muszę to wyciągnąć, wszystko co tu jest, i wyczyścić do sucha. I po wyczyszczeniu, jak widać, odpowiedź układu poprawiła się. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy nie wyczyścić ten smar tutaj, na tych wszystkich dźwigniach, czyli rozebrać to ponownie. Chociaż mówię, no, w tych punktach widziałem smarowanie, że było. Instrukcja nic nie mówi, dlatego mam dylemat. Podłączyłem sobie jak zwykle napięcie. I teraz zobaczcie, tak sobie działa autostop. Zatrzymam rolkę. Pięknie, nie? I powtórzę to z drugiej strony, żebyście mogli zobaczyć. To jest tak, play. OK. Zatrzymuję rolkę. Super. Działa. Przedtem nie działało. Tak po prawdzie, to bym musiał to wyczyścić jeszcze, żeby nie było takie świecące od tłuszczu. No i odkurzyć go trochę, nie? No, że to jest proste, bo tu widzę, że tylko kilka śrub jest do rozmontowania, także spoko. Da się coś z tego zrobić. O, tu jest właśnie ten bolec od rekordu, co mówiłem.
ten, który się porusza. Ona idzie w ten sposób i on tam blokuje. Można go ustawić. Taki, że im przychodzi tak. I generalnie właśnie tutaj ten bolec to blokuje. Rozebranie kieszeni okazało się prostsze niż myślałem. Wystarczyło odkręcić cztery śruby. Ta zostaje. Więc teraz to zanurzę w płynie, który mi to ładnie umyje. Żadnych innych dźwigni już rozmontowywać nie będę. Ona też nie ma takiego, jakby to powiedzieć, smaru oporowego, bo tutaj są sprężyny, które zwyczajnie otwierają tą kasetkę na zasadzie pyk porywu. Wpadłem na taki pomysł, żeby to te osie tutaj nieco spowolnić. Trzeba tylko zdjąć sprężynki, użyć tego tutaj i zobaczyć, jaki będzie efekt. Chodzi z taką samą siłą, ale mam wrażenie, że uderzenie nie jest takie ostre, jak było. No, zrobiłem to, zostawię. To jest tylko taki niuans, jak między CD a Super Audio CD. I tak jak powiedziałem, niuans. Ten opór na tej osi po prostu jest niewystarczający. Tutaj musi być typowy tłumik. No ale ja nie będę tego poprawiał. To i tak funkcjonuje dobrze. Ma działać, działa. Postanowiłem to rozebrać jeszcze raz. Teraz te stickery, te e-klipsy smaruję z jednej strony. Tutaj tylko te bolce, po których przesuwają się elementy posmarowane są, a resztę wszystko jest wyczyszczone. Przewód wymieniony. I bardzo dobrze, przynajmniej ten jest bezpieczny. Zastanawiałem się, czemu ten magnetofon ma przydźwięk, prawda? Tam było widać na oscyloskopie. Tutaj są przewody, które są puszczone z płyty głównej obok transformatora. Jeszcze to przemyślę, czy to tak zrobię, czy też przypadkiem nie puszczę ich górą, bo wydaje mi się, że wystarczającą ilość miejsca tutaj bym miał, żeby tu ładnie górą przymocować te przewody, na przykład wypuścić to pod wskaźnikami, puścić to nad silnikiem i tutaj. Może wtedy uniknę takiego przydźwięku. Teraz te przewody podepnie się pod przełączniki, ale to już nie dzisiaj. Dobrze, zmontowałem trochę tego. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu. Mechanizm chodzi. Rekord oczywiście tutaj muszę tak zrobić, żeby mi się włączyło. Play. Pauza chodzi. I otwieranie też chodzi. Dobra. Koniec na dziś. Czeka mnie jeszcze jedno wyzwanie. Mianowicie jeden kanał mi nie działa. Tak poza tym gra. Też dosyć zniekształcony jest ten dźwięk. Nie wiem, czy to jest wina głowicy, złego ustawienia głowicy, czy też może jakiś inny powód. W każdym razie, no, dzisiaj już tego nie będę robił. Myślę, że to może być też kwestia ustawienia magnetofonu. Ten lewy kanał może być po prostu strasznie wyciszony. Muszę mieć taśmę wzorcową i według taśmy wzorcowej spróbować ustawić całość. Ale do tego muszę sobie trochę inaczej zorganizować to stanowisko pracy, bo on tak mi przecież nie może chodzić, nie? W każdym razie ładnie chodzi. Ciekawe, czy jak zatrzymam ten... Nie, to związane z tym kółkiem. Pauza ładnie chodzi. Przewijanie idzie. Do tyłu trochę ciągnie słabo. A to jest kwestia wyregulowania tego kółka. Dobra. To tyle. Okazało się, że był przepalony jeszcze bezpiecznik od światełek. Teraz ładnie świecą. Po pognięciu w płytę główną okazało się, że prawy kanał jest przesterowany. Trudno mi powiedzieć, czemu to zjawisko się pojawiło. Prawdopodobieństwo ten przełącznik. Ponieważ regulacja poziomu w tym kanale w ogóle nie działa. Więc stykiem, który pierwszy jest podejrzany, jest ten styk.
on zwiera po prostu ten potencjometr playback do masy. I tak po płukaniu doszedłem do wniosku, że przełącznik nagrywania odtwarzania dla prawego kanału ma gdzieś rozwarty styk i czasami styk chwyci albo jest z niewłaściwej pozycji. Muszę go po prostu jeszcze raz wylutować i sprawdzić, co się stało. Coś źle zmontowałem. Chociaż nie jest to do końca pewne, że coś tam źle zmontowałem. Może po prostu się styk zepsuł. Wczoraj wstępnie zmontowałem fragment filmu. Okazało się, że mam godzinę 20, więc powycinałem trochę z tego filmu. Pozwólcie, że nie pokażę wam szczegółów już szukania tej usterki. No jest to typowa metoda. Na początku sprawdzę ten jeden kanał, ten tutaj kanał przy tego łącznika. I rozmontuję go, zamontuję go z powrotem, posprawdzam oczywiście przejścia. I gdy to nie poskutkuje, po zalutowaniu wszystkich przewodów, pojadę z oscyloskopem, sprawdzając sygnał w jednym kanale i w drugim kanale. Dość beztrosko potraktowano gniazda wyjściowe. Dopiero teraz zauważyłem, że to nie jest ekranowany przewód, tylko taki tam zwykły. Wymienię sobie to. Mimo, że mam tutaj 60 albo 70 W świetlówkę, tą energooszczędną, czyli rzeczywiście daje dużo światła, może nie być widać. Tutaj pod tym przyciskiem, suwakiem znaczy się, jest jakiś pruszek. Nie wiem, czy go widzicie. Ostrości nie ma, no. Staram się jakoś to tu pokazać. Pod probówką tam coś jest, widzicie? I on właśnie zmieniał nam wzmocnienie całego kanału. To jest tak makre, że rzeczywiście mogłem tego nie zauważyć w czasie obróbki tego przełącznika. Widzicie? Tutaj gdzieś jest ten opiłek. On musiał tam być od dawna. Oczywiście jeszcze raz przedzwonię ten suwakowy przełącznik. Dziwię się, że wcześniej tego nie wychwyciłem. Być może to po prostu na skutek wstrząsów, bo zwróćcie uwagę, że jak docisnąłem palcem, czyli lekko wygiąłem ten przełącznik, dopiero wtedy tam to kontaktowało. Także jeszcze raz muszę sprawdzić. Sprawdzone miernikiem. Teraz zamontować trzeba okablowanie i sprawdzić jeszcze raz. Sprawdziłem też tranzystory. No, dwa wymieniłem, ponieważ jeden miał HFS 100, 20 chyba, a drugi 430, więc dwa tranzystory tutaj są nowe i te są niskoszumne. Ten tranzystor miał połowę wzmocnienia tego tranzystora. No i sukces. I to w stereo. Tak wygląda jeszcze nieskręcony ten magnetofon. To są wymienione kondensatory, tu jest stary przewód. Także trochę prac w tym urządzeniu było. I cieszę się, że działa. O, dlaczego nie działało tu? Bo pauza była włączona. Dolby też ładnie świeci. 630 Hz. Pozwólcie, że film o Akai CS34D zakończę w tym miejscu. Pokażę wam jeszcze katalog z tego okresu. Jak widzicie, tutaj są także inne magnetofony jak GX325D. No i tutaj bohater odcinka na prawo w tym miejscu. Jest to produkt występujący także z magnetofonami, które są tak zwanymi front loaderami. Jest tutaj opis. Generalnie nie będę tego czytał. Jest tylko po to, żeby wam pokazać, jak wyglądał katalog. Oczywiście w tym katalogu pokazano, jak należy
rozumieć wszelkie parametry. Mam bardzo miły ukłon ze strony twórców katalogu. A tutaj mamy o, w tym miejscu dane techniczne tego magnetofonu. Pierwsza kolumna to CS64D, czyli bohater odcinka. Jak widzicie, jest to top loading, czterościeżkowy, stereofoniczny magnetofon. Obsługuje kasety C90, prędkość przesuwu taśmy 4,75 cm na sekundę. Niezrównoważenie przesuwu taśmy 1%, znaczy odchyłka od tej prędkości. Tutaj jest tak zwany low end flutter 0,13%, 0,13%. Częstotliwość przenoszona na taśmie żelazowej to jest od 40 Hz do 13 kHz, a na taśmie chromowej od 30 Hz do 15 kHz. Odstęp sygnału od szumu to jest 50 dB bez dolby, 60 dB z dolby. Średnio, ale pamiętajmy, że to jest stary magnetofon. Zniekształcenia na taśmie żelazowej 1,5%, skuteczność kasowania 70 dB, częstotliwość pracy generatora kasowania 60 kHz. Ciekawe mogą być jeszcze rozmiary tego magnetofonu, czyli 178 mm na 110 na 225 mm i waga 4,9 kg. Tutaj mamy stronę z katalogu poświęconą wyłącznie temu magnetofonowi. Jak widzicie, jest to wersja czarna. Ja mam wersję srebrną. Niestety tu na tym narożniku było pogięte, jakieś tam otarcia są. No, udało się to naprostować młoteczkiem. Mimo wszystko ślad został. Co zostało zrobione w tym magnetofonie? No widzieliście sami, że smarowanie mechanizmu tego magnetofonu nie jest dobre. Wszystkich elementów. Powtórzyłem czyszczenie mechanizmu jeszcze raz. I po wyczyszczeniu i po smarowaniu tylko punktów okazało się, że magnetofon lepiej chodzi. Tutaj widzicie reklamę z tego magazynu High Fidelity August 1975. I to jest reklama tego starszego brata, tam, którego pokazywałem z katalogu. Czyli no, nie dziwię się, że nie reklamowano najtańszego modelu. Ja jednak chciałem wam pokazać z instrukcji serwisowej pewne fragmenty. Tak, żeby takie instrukcje serwisowe były dzisiaj. Dokonanie niezbędnych regulacji można zrobić za pomocą wskazówek zawartych w tym fragmencie. Głowicy nie potrzeba ustawiać, ponieważ ma ona jeszcze ślady farby na tych elementach regulujących, więc nie będę tego przestawiał. Zresztą badałem taśmą, jest OK. Regulacje magnetofonu elektryczne pokazywałem już w kilku filmach. I nie będę tego powielał, powtarzał w tej chwili, ponieważ głównym elementem tego filmu, głównym tematem była naprawa mechaniki tego magnetofonu, wymiana pasków. O. A tutaj nastawy są bardzo proste, jak powiedziałem wcześniej, w którymś tam momencie filmu są to trzy nastawy. Dodatkowo można jeszcze się pobawić i ustawić dolby, ponieważ dolby tutaj nie występuje w postaci układu scalonego. A układu tranzystorowego trzeba podać te 19 kHz na wejście filtra, żeby sprawdzić, jaki on tam ma to tłumienie. I częstotliwość 5 kHz ustawić tak zwany próg czułości przy nagrywaniu i przy odtwarzaniu. No i to, co powiedziałem też w którymś momencie, że głowica ma tylko podaną rezystancję. Dla cewki nie ma induktancji, więc wymiana cewki może być tutaj kłopotliwa, nie znając pozostałych parametrów. OK. Czy wymiana okablowania pomogła w zmniejszeniu tego przydźwięku? No i te zabiegi z diodami i kondensatorami, które tam robiłem, coś poprawiły? Nieznacznie zmniejszyły przydźwięk. Kanał prawy jest identyczny z kanałem lewym. I jeszcze na wyjściu mamy VU-meter, którego się nie reguluje, jest on na sztywno. Mamy tutaj takie fajne elementy jak mute, czyli wyciszenie, mute, wyciszenie. I przewody, które zrobiłem nowe, to właśnie do tego przełącznika i od płytki drukowanej aż do line output. Regulacji magnetofonu na żywo już nie będę pokazywał, ponieważ dokonywałem regulacji w innych magnetofonach, takich jak CT
T335 Pioniera, czy to był Kenwood KX600. Tam możecie zobaczyć, jak to się robi. Poza tym wszystkie inne regulacje należy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi. Tutaj wam pokazałem, jak one wyglądają. Film kończę w tym momencie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przestrzegam przed smarowaniem nadmiernym mechanizmu w miejscach, który nie powinien być smarowany, a pracować na sucho. Moje doświadczenie pokazało, że przesada, nadmiar smaru jest bardziej szkodliwy niż jego niedomiar. I tym akcentem kończę. Do następnego razu. Pewnie was ciekawi, jakie są koszty renowacji takiego urządzenia. To są orientacyjne. Nie liczyłem ich dokładnie.